nazywa się Sky Beach. Przyjdźcie po godzinie 19, ponieważ wtedy bilet kosztuje 880 batów i dostajecie darmowy koktajl. Następnego dnia rano odwiedziliśmy Safari World. Bilet nie był zbyt tani, kosztował 1500 batów za osobę, czyli około 200 zł. A to, co się zdarzyło na tym filmiku, to jest po prostu jakiś totalny hit. Zupełnie się tego nie spodziewałam. Zostałam oficjalnie obmacana przez orangutana. Jesteśmy właśnie na weekendowym markecie Chat Chang. Zobaczcie w ogóle, jakie tutaj są ceny. Koszulki 12 zł, krótkie spodenki 10 zł, to akurat 20. Jak już wspomniałam, to jest weekendowy market, on działa tylko piątek, sobota, niedziela. Ale jest tak ogromny, dopiero tutaj weszliśmy. A tutaj jest jeszcze kilkanaście różnych hal. A za mną Rafciu, a w nosidełku Mini. Mnie nawet nie zauważyła. Chodzimy sobie tutaj już od jakiejś godziny i słuchajcie, tutaj jest tyle rzeczy, aż niesamowite. Ceny są tak niskie, że ja takich niskich nawet w Chinach nie widziałam i w Turcji, naprawdę. Fajne rzeczy, jakościowo super. Dobrze, że wzięliśmy tak mało swoich ubrań, tylko po kilka bluzek, dwie parę spodenek. Właśnie mamy w planach sobie tutaj wszystko nakupywać. Lokalnych produktów. Czy jest tutaj dużo ludzi? Tak, zdecydowanie jest mnóstwo ludzi, ale wcale im się nie dziwię. Zobaczcie, jakie przepiękne miski. One są wykonane z kokosa. Myślę, że to wspaniały prezent. Słuchajcie, co najlepsze. Taka jedna miseczka kosztuje w przeliczeniu jakieś 12 zł. Wyglądam jak taka typowa turystka na zakupach. Słuchajcie, różowa foliowa siatka, kapelusik. O. Idziemy na shopping. Jest tutaj sklep, który w całości ma produkty wykonane ze skóry. Pamiętajcie, drogie dzieci, nie wolno tego kupować, bo będziecie mieć ogromną karę na lotnisku. Nie wolno wywozić produktów z aligatora, krokodyla, bo jest ogromna za to kara. A tu nawet możecie zobaczyć. 100 tysięcy złotych. Kupić łeb krokodyla. Oj, chyba zanudziłam ich tymi zakupami. Co od jakichś 20 minut szukamy na Chinatown jakichś restauracji, ale tu totalnie nic nie ma. Przynajmniej na tej ulicy, na której teraz jesteśmy. Za to zobaczcie, co jest. Mnóstwo różnego rodzaju stoisk, ale restauracji żadnej. Zobaczcie te owocki. O, nowe stoisko się tutaj montuje. Akurat tutaj była taka dziura. No i proszę, dziura zapełniona. Zobaczcie, jakie ładne czereśnie, truskawki. Durian, czyli najbardziej śmierdzący owoc. A czujesz coś? Nie, ja też nic nie czuję. O, a może coś takiego na obiadek? Może miniaszek chcesz skorpiona zjeść? No, chyba nie jest zbytnio zainteresowana. Kasztany się prażą.
Jesteśmy właśnie na chińskim masażu, mamy masowane stopy. Leżymy sobie, tu nam panie masują. Zgadnijcie, ile taki godzinny masaż nas będzie kosztować. Witam w Chinatown! Kika! Ale klimat! Świełko dla psa to jest po prostu mistrzostwo świata. Prowadzić takiego małego pieska na smyczy tutaj niemożliwe. Na chwilkę do przodu, a za chwilę do nas mini robi show w MBK Center. O, proszę! Ale my na wszystkie sytuacje jesteśmy przygotowani. A czy wiecie, że w Tajlandii marihuana jest legalna? Można ją nawet kupić w galerii handlowej. Na parterze znajduje się mnóstwo różnego rodzaju stoisk, na których można na przykład wypić sok bądź zjeść jakieś lokalne produkty, na przykład tak jak w tym przypadku owoce morza. Oprócz tego, że jest mnóstwo sklepów w środku, to na zewnątrz też jest taki open space market. Można tutaj zjeść owoce morza, wypić pyszne soczki, świeżo wyciskane. Pokażę wam na przykład tutaj to stoisko, które przykuło właśnie moją uwagę. Słuchajcie, taki ogromny pad thai z krewetkami kosztuje niecałe 10 zł. Ale wiecie co? Strasznie nie mogłam się doczekać pad thaia z krewetkami. A pad thaie tutaj są tak słodkie, w ogóle nie są ostre. Bardzo mało jest w środku krewetek. Jestem zawiedziona. Nigdy nie jadłam tak słodkiego pad thaia. Zupełnie przez przypadek trafiliśmy na tradycyjny chiński market. Szliśmy właśnie do leżącej Buddy, kiedy nagle pojawił się tutaj taki ogromny, ogromny market. Nie ma go na mapie, więc napiszę wam tutaj na dole, jak nazywa się ta ulica. Jest tutaj typowo chiński klimat. Zobaczcie, jak to wygląda. Wszystkie produkty są tutaj dużo, dużo tańsze niż na chińskim głównym markecie. Tanie owoce, tanie jedzenie. Znaleźliśmy go przez przypadek. Przed chwilą myśleliśmy, że ktoś strzela na ulicy, a się okazało, że po drugiej stronie ulicy jest Territorial Defense Shooting Range. A my jeszcze przestraszyliśmy, że taka strzelanina jest. To się wystraszył, chyba ty się wystraszyłaś. No ale ty zdziwiłeś się. Przecież ja się niczego nie boję. A do przodu poszedł szybko. Miejsce, które wam teraz pokazuję, to kompleks budynków mieszkalnych mnichów. Tutaj medytują, tutaj mieszkają.
Jest tutaj przepięknie, bardzo czysto. Robi to piękne wrażenie. Spotkaliśmy przed chwilką jednego mnicha, ubranego na pomarańczowo, który podlewał kwiatki. Ale oprócz tego jest cisza, spokój. Wydaje mi się, że to dlatego, że jest chwilkę po godzinie 12. A z tego, co kiedyś czytałam, mnisi o tej godzinie mają przerwę. No i to pewnie dlatego. Nie ma tutaj kompletnie nikogo. Dotarliśmy. Wejście kosztuje 200 batów, czyli około 26 zł. Po wejściu musiałam założyć okrycie na ramiona, ponieważ kobiety muszą mieć zakryte ręce oraz nogi. Chodź. Przed chwilką widzieliśmy tutaj biegającą chihuahuę i tak żałujemy, że nie wzięliśmy naszej mini. Byłam przekonana, że zwierzęta nie mogą tutaj wchodzić. Okazało się inaczej. Ale szkoda. Ale wy za to wiecie, że zwierzęta mogą tutaj wchodzić, jeżeli podróżujecie z pieskiem. Za każdym razem przed wejściem do świątyni trzeba zdjąć obowiązkowo buty. To jest największa na świecie podobizna Buddy, który sobie po prostu chilluje. Zobaczcie, jak to jest ogromna, szczególnie się aż tam do końca. Relaksujący się Budda, wykonany ze złota. Zaledwie 10 minut pieszo stąd jest jeszcze jedna świątynia, którą chciałam odwiedzić, ale troszeczkę się tutaj zasiedzieliśmy, już nie mamy zbytnio czasu. Tą świątynię zamykają o 15:30. My zobaczyliśmy, co chcieliśmy. Jestem bardzo, bardzo zadowolona, że tutaj przyszliśmy. Zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. Co tam masz? Mam zupkę z rybą i tofu. Poprosiłam o zupę średnio ostrą, ale ta zupa totalnie, zupełnie nie jest ostra, więc sobie ją sama doprawię. Zobaczymy, jak teraz smakuje. O, coś dla mnie. Jednak była ostra. Ulica Khaosan. Spodziewałam się, że będzie dużo bardziej zaludniona. No ale wygląda jak na Chinatown.
mało ludzi. Może im pójdziemy głębiej, to będzie ciekawiej. Pad thai z krewetkami 70 batów, czyli jakieś 8 zł. A te krewetki wyglądają tak apetycznie. Kosztuje 70 zł. Jedna godzina masażu kosztuje około 30 zł. A jeżeli chodzi o masaż stóp, cena jest taka sama. Najtańsze jest głowy i ramion. Na Khaosan to po prostu jest wszystko. Zobaczcie, masaż, tam z tyłu marihuana, tutaj można sobie od razu tatuaż zrobić. A co? Taka oto pamiątka. Bangkoku z Khaosan. Dopiero co zjela. Na początku jak skorupka od jajka. A potem to nie wiem co naprawdę. Nowy smak. Nieznany mi dotychczas. Smakuje ci to? Więc nawet nie będę przerównywał. Jest dobre. Myślę, że ugryzę jeszcze raz. Musisz to wszystko zjeść. Bo teraz mi zastanawiać, czy się go zjadę ze szczypcami, czy bez. To w całości się jest, głową. Tak. Mam nadzieję, że ten skorpion nie jest trujący, nie ma już jadu w sobie. Pierwsze o to zapytałem, czy w całości, czy częściowo. No dalej, drugi gryz. Dobra, zacznijmy od... drugi kęs będzie w obrębie kolca jadowego. Lepsze, zdecydowanie łatwiejsze w pogryzieniu. Ten szczypiec tutaj. Teraz już wiem, dlaczego to tak trudno było zgryźć. Tutaj zupełnie inaczej, inny smak. Pokaż, jakiego smakołyczka wziąłeś ze sobą. Jest niewiele widać. Tak ci smakował. Myślałam, że kupuję świeży sok, ale... jest ten tyle cukru, nie da ci się oszukać, że nie są prawdziwe soki. Ha ha ha.